Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj, moi drodzy, karta dnia na dzień 31 lipca, także zaczynamy. Karty Tarota, Lenormand, myślę, że u Was wszystko w porządku, moi drodzy, czujecie się zdrowo i bezpiecznie. Zaczynamy, to jest bardzo ważne, aby czuć się dobrze, moi mili, dobrze. Zobaczymy As Mieczy. Jest tutaj ważna jakaś rozmowa. Ustalanie granic również. Myślę, że możemy decydować o ważnych sprawach tego dnia. As Mieczy przecina pewne sprawy. Na pewno nie komplikuje, tylko rozwiązuje. Tutaj to wiadomo, rozmowa ważna. Umowa, którą możemy podpisać, umowa również słowna, możemy coś zadeklarować, tak, w naszym życiu komuś, ale też pamiętajmy, ustalamy granice, to co jest niepotrzebne, odcinamy mieczem, sytuacje, osoby, relacje, możemy tutaj odcinać tego dnia. Uważajmy w aspekcie zdrowotnym na jeden tutaj z ważnych aspektów, to jest, moi drodzy, układ oddechowy. No i zobaczmy jeszcze kartę Lenormand, co tutaj możemy wywnioskować, co możemy zobaczyć. Mamy kartę Słońca. Moi drodzy, no cóż, tutaj odgradzamy się, odcinamy się od czegoś, co było, od przeszłości smutnej. Zaczynamy komfortowe życie. Możliwe, że niektórzy będą na urlopie już tego dnia, a niektórzy, moi drodzy, poczują się komfortowo nawet w swoim domu, w swoich czterech ścianach, tak? Jest tutaj dużo pozytywnych informacji, radosnych, pozytywnych nowości, newsów, które przychodzą do nas tego dnia. Możemy spodziewać się dobrych wiadomości właśnie o wakacjach, właśnie możliwe, że o tutaj narodzinach czyjegoś dziecka, albo też, moi drodzy, dopiero o poczęciu. Również Słońce stawia nas w takim komforcie, w takiej radości, w takim pozytywnym właśnie nastawieniu. Może też te rozmowy przyniosą taki skutek, że będziemy się czuć komfortowo, bardziej radośnie i pozytywnie. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich i życzę takiego właśnie spełnienia w tym dniu. Do usłyszenia, moi kochani.